Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku tego sezonu. Ten sezon, jak wiecie, nosi nazwę Ja, człowiek, i dziś porozmawiamy o czymś, co jest nam ludzkie, a mianowicie o atrakcyjności i rozmnażaniu. Porozmawiamy o tym, co jest atrakcyjne z perspektywy kobiet i co jest atrakcyjne z perspektywy mężczyzn. Dowiecie się także z tego odcinka, dlaczego to ja jestem według statystyki i ewolucji bardziej atrakcyjny niż Marcin. Chcecie wiedzieć? Zapraszam do słuchania. Według ewolucji, tak naprawdę, każdy z nas stworzony jest po to, żeby się rozmnażać. Jest stworzony po to, żeby przekazać materiał genetyczny kolejnym pokoleniom. Tylko jak zwiększyć swoje szanse, żeby ten materiał genetyczny przekazać. Dziś właśnie porozmawiamy o atrakcyjności z perspektywy biologa. Naszym ekspertem, który opowie nam o tym jest Michał Pietruszewski, doktorant w zakładzie Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe to biologia atrakcyjności, ekologia behawioralna człowieka i psychologia ewolucyjna. Jest także pełnomocnikiem do spraw popularyzacji nauki Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Bardzo fajna fucha, polecam. A także nauczycielem z powołania. Cześć, Michale. Cześć, chłopaki. Bardzo miło mi gościć tutaj. E, dziękuję za zaproszenie. Nie obwijając bawełno, skoro wiemy, że tak naprawdę wszystko w naszym życiu polega na reprodukcji, no to pytanie pierwsze. Jacy faceci podobają się kobietom? Czy Czarek, czy ja jesteśmy w typie jakikolwiek z kobiet? Wiecie co, no ciężko mi generalnie powiedzieć, dlatego że Marcin, Ciebie nie widziałem praktycznie na żywo jeszcze ani razu. Chyba, że nie pamiętam właśnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej z gdzieś z naszych wcześniejszych harcerskich wojarzy. Czarek ma pewną cechę, która może podobać się kobietom. To jest cecha, która zwróciła moją uwagę, kiedy po raz pierwszy go zobaczyłem, jak się poznawaliśmy i to jest jego duża wysokość ciała. Celowo nie użyłem tutaj określenia wzrost. To jest takie słowo, powiedziałbym, forbidden w biologii człowieka, z racji tego, że jest bardzo nieprecyzyjne. Sam wzrost jest procesem, który trwa w jakimś czasie, natomiast wysokość ciała to jest aktualny stan pewnego osiągu organizmu, jaką jest po prostu długość czy wysokość. Mówimy o wysokości, w przypadku noworodków mówimy o, raczej o długości. Tak, czarek jest raczej osobą statystycznie wysoką, a to jest cecha dość atrakcyjna. Atrakcyjna dla kobiet. Bierze się to stąd, że bardzo często, oczywiście, sama wysokość ciała ma podłoże genetyczne, natomiast jest też wskaźnikiem dobrego odżywienia organizmu. To znaczy, że organizm jest dobrze odżywiony, niczego mu nie brakuje. Ten osobnik potencjalnie, ten mężczyzna, um, nie ma problemu z pozyskiwaniem tego, tego pożywienia tych zasobów środowiskowych, może tak szerzej to ująć, i nie miał z tym problemu też wcześniej. W związku z tym będzie jawił się jako osoba dobrze odżywiona, że tak powiem, o dobrych podłożu genetycznym, która jest jak najbardziej atrakcyjna dla, dla kobiet. Czasem będę używał samic, tak z przyzwyczajenia, natomiast e, raczej powinniśmy używać kobiet. Punkt dla mnie, Marcinie, tak więc ja już mógłbym kończyć teraz rozmowę, ale... Ale poczekaj, lista pewnie jest długa, także jeszcze hmm. mogę zapunktować. Właśnie, to co jest w takim razie jeszcze poza wysokością Cechą atrakcyjną z perspektywy kobiety, slash samicy, jeżeli obracamy się tutaj w, w środowisku e, zwierząt bardziej. Oj, w środowisku zwierząt, to będzie to bardzo szeroka gama, szczególnie jeśli mówimy o ptakach. Tutaj to praktycznie nie jesteśmy w stanie jakichś takich ogólnych reguł wskazać. No poza tym oczywiście, że im bardziej barwne upierzenie, tym, tym bardziej atrakcyjnie. To jest taka jedna z bardziej typowych reguł. Um, jeśli chodzi o ssaki. To też jest to bardzo różne. Natomiast dotyczący ludzi, bo tutaj w świecie zwierząt moglibyśmy o tym dużo rozmawiać, bo każdy gatunek praktycznie ma swoje. Cechy takie męskie, cechy atrakcyjne dla, dla kobiet, to będzie na przykład stosunek barków do bioder. Mówi się często, że wygrywa szerszy w barach, to jest też takie bardzo typowe pojęcie. I to jest jedna z takich cech dość męskich. Raczej to znaczy stosunek tego, jak bardzo szerokie są barki do bioder, no bo to pokazuje rzeczywiście tą cechę męską. Jest to cecha rozwijająca się pod wpływem androgenów, konkretnie testosteronu. Która będzie jawiła się jako atrakcyjna, i to rzeczywiście też w wielu badaniach wychodzi. Rzeczywiście jest to jedna z ważniejszych cech, oprócz wysokości ciała, która przyciąga kobietę do, do mężczyzny. Inną cechą jest na przykład asymetria fluktuacyjna. Brzmi trudno. <noise> Już ją tłumaczę. Taka cecha, która będzie atrakcyjna zarówno dla kobiet, jak i u mężczyzn. Mówiąc bardzo kolokwialnie, jest to symetria twarzy, jak bardzo na przykład jeśli mówimy o symetrii, asymetrii fluktuacyjnej twarzy, to jak bardzo jesteśmy symetryczni może świadczyć o tym, jak dobrze nasz organizm w okresie, kiedy się kształtował, czyli mówimy tutaj głównie o dzieciństwie i okresie dojrzewania, radził sobie z środowiskiem zewnętrznym. Na ile dawał sobie z nim radę, na ile nie dawał się tym perturbacjom, na przykład rozwojowym. I dzięki temu wykształcił ładną, symetryczną twarz, bo do tego dążą geny, e, geny przepraszam, które mają jakby kształtować naszą sylwetkę, naszą twarz, żeby ta twarz była jak najbardziej symetryczna. Natomiast wszystkie zmiany w środowisku, pewne zagrożenia, negatywne czynniki wpływu mogą sprawić, że ta twarz będzie mniej symetryczna. Co za tym idzie, będzie też mniej mniej atrakcyjna. To też jest takie dość często pojawiające się w badaniach jako cecha, jako cecha atrakcyjna. Bardziej w przypadku kobiet, niemniej w przypadku mężczyzn też ona jest, też ona jest ważna. Z innych rzeczy, to będzie na przykład szerokość żuchwy. Jest to też cecha, która kształci się pod wpływem testosteronu i będzie wpływała na to, w jaki sposób kobieta odbiera mężczyznę. I tutaj będzie to takie trochę dwojakie, bo dużo tych cech związanych z męskością i często wykształcanych pod wpływem testosteronu będzie jednocześnie mogło wskazywać na przykład na wysoki poziom potencjalnej agresji czy dominacji. I tak na przykład jest z szerokością żuchwy, że osoby, które mają szeroką żuchwę, wydają nam się potencjalnie bardziej agresywni niż osoby o żuchwie bardziej wąskiej. I co za tym idzie? Tutaj musimy też rozpatrywać kontekst ekologiczny, czyli w jakiej sytuacji aktualnie znajduje się populacja czy społeczeństwo, czy mówimy o związkach krótkoterminowych, długoterminowych, to wszystko by trzeba brać pod uwagę. Zresztą jak w całej ekologii behawioralnej, całej biologii atrakcyjności, wszystko jest to bardzo kontekstualne. Czyli jednak łobuz kocha Bardziej, a na pewno łobuz się bardziej podoba. Jest to ciekawe potwierdzenie takiego, no powiedzmy, sloganu, który pojawia się właśnie, właśnie na ulicach. Urban Language taki. To, co mnie zastanawia tak na dobrą sprawę, to czy gdy odwrócimy sytuację, czyli gdy przyjrzymy się kobietom, także można wskazać jakieś cechy, które dla nas mężczyzn są zdecydowanie bardziej pociągające. E, tak, oczywiście. E, wręcz mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że u kobiet te cechy fizyczne mają większe znaczenie e, niż, niż te cechy fizyczne w przypadku mężczyzn, e, bo u mężczyzn bardzo dużą rolę będą odgrywały też zasoby. Które mężczyzna posiada. Tutaj mówimy na przykład o tych związkach długoterminowych. Kiedy kobieta decyduje się na to, żeby założyć na przykład z jakimś mężczyzną rodzinę, no to oprócz tego, że musi być dla niej atrakcyjny, musi jeszcze, mówimy tutaj oczywiście statystycznie częściej, to wychodzi w badaniach, też będą większy nacisk kładły na to, żeby zapewnił po prostu tej rodzinie byt. Miał jakieś zasoby, mówimy tutaj oczywiście o pieniądzach, był też opiekuńczy i tak dalej, tak dalej. Natomiast u kobiet te cechy fizyczne mają, wydaje się, większe znaczenie, jeśli mówimy o selekcji jakby kobiet przez mężczyzn. Powiedzmy flagową cechą, która jest atrakcyjna dla mężczyzn, jest tak zwany WHR, czyli stosunek talii do bioder. On w krajach zachodnich, według badań, jako atrakcyjny, uważa się taki stosunek 0,7, no z tendencją lekką do 0,6, ale raczej, raczej 0,7. W krajach, powiedzmy, biedniejszych, o mniejszym PKB, ten stosunek może być atrakcyjny, może być troszkę wyższy. Natomiast jest to taka cecha, która informuje nas o tym, że tutaj kobieta ma odpowiednią masę ciała, dobrze jest tutaj odżywiona, nie jest zbyt chuda na przykład, czy zbyt mało odżywiona i że ma odpowiednio szerokie biodra, które potencjalnie mogą informować mężczyznę, że na przykład nie będzie miała dużych trudności z rodzeniem dzieci. A oczywiście tutaj sobie gdybamy na ten temat, bo dlaczego tak wyewoluowało, no to... To są hipotezy, które możemy próbować potwierdzać, natomiast bardzo ciężko nam dojść do tej przeszłości ewolucyjnej, żeby odpowiedzieć na to pytanie ze stuprocentową pewnością. Więc mamy tutaj ten jeden współczynnik, właśnie e, WHR, który jest bardzo ciekawy i bardzo szeroko przebadany. Inną rzeczą, oczywiście, asymetria twarzy, o której wspomniałem wcześniej, będzie jeszcze tutaj e, na przykład tak zwane dziecięce rysy twarzy. One będą dość atrakcyjne, co ciekawe, w przypadku, kiedy środowisko będzie stabilne, czyli kiedy mamy do czynienia, powiedzmy, z takim środowiskiem. No jak w tym momencie mamy, powiedzmy, w Europie, to wtedy rzeczywiście takie dziecięce rysy twarzy będą atrakcyjne dla mężczyzn, bo będą sprawiały wrażenie, że kobieta jest młoda, jest w stanie jeszcze dużo dzieci urodzić. To, co mówię, może wydawać się takie dość drastyczne cały czas, jak tutaj nawiązuje do tej reprodukcji, no, ale ona jest kluczowa. Jakby te wszystkie cechy musiały ewoluować z takim paradygmatem, żeby te, które sprzyjały tej reprodukcji, się utrzymywały. Te, które nie, no to ewolucyjnie były eliminowana. Więc tak, dziecięca taka gracylna twarz jest atrakcyjna dla mężczyzn. A dlaczego u kobiet w takim razie kobieca może mniej dziecięca twarz w warunkach tych mniej sprzyjających, mniej stabilnych nie jest pożądana? Jest to bardzo dobre pytanie. Ciężko tutaj możemy sobie dalej hipotetyzować. Prawdopodobnie w mojej opinii może być to dlatego, że kobieta, która powiedzmy jest troszkę bardziej dojrzała, powiedzmy troszkę starsza yy, w odbiorze, może w takich sytuacjach bardziej, yy, nie bez, może nie niebezpiecznych, ale niekorzystnych, lepiej sobie poradzić ze względu na doświadczenie życiowe, yy, że po prostu już trochę przeżyła i jest w stanie dać sobie radę w tym, co się dzieje. Natomiast kobieta, która ma mu yy, delikatne dziecięce rysy, może nie mieć po prostu tego doświadczenia, tej skrystalizowanej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje to otoczenie, żeby móc sobie w tym poradzić. Mhm. Czyli mam rozumieć, że tak naprawdę, w zależności od sytuacji, jak wygląda środowisko, my dążymy do pewnego statusu, do pewnej sytuacji związanej z możliwością, właśnie reprodukcyjną, stabilnością, gwarancją, kolokwialnie rzecz biorąc, sukcesu, to znaczy takiego prawdziwej, dobrej em, relacji, powiedzmy, e, i, i możliwości sparowania biologicznego. Między jest to prawda, tutaj musimy tutaj cały czas być jakby świadomi tego, że to jest bardzo kontekstualne, bardzo zależne od tak zwanego, ja to bardzo często lubię przytaczać, kontekstu ekologicznego, czyli to, co się dzieje dookoła. Może być na przykład to zróżnicowane przez tak zwaną historię życia, czyli to, w jakim środowisku osobnik, człowiek, mężczyzna, kobieta się, się wychowywał, czy to środowisko było bezpieczne, czy było pozabezpieczne, niesprzyjające, czy było sprzyjające. W zależności od tego, jak na przykład funkcjonowaliśmy do okresu, Dojrzewania, to może się odbijać na całe nasze przyszłe życie, może się zmieniać ta trajektoria rozwojowa, traje też przyjęta strategia reprodukcyjna, bo możemy przyjmować kilka strategii reprodukcyjnych, takich na przykład jak związki krótkoterminowe i związki długoterminowe. Nasze wybory partnera w takiej czy innej sytuacji ekologicznej mogą być zróżnicowane, bo po prostu środowisko nam dawało takie sygnały, my jesteśmy do takich, a nie innych rzeczy dostosowani, więc na to reagujemy. Co, co troszkę mnie fascynuje, że mimo iż ewolucja człowieka trwa od tak dawna, mamy XXI wiek i tak dalej, to mimo wszystko cechy, o których mówisz, są cechami. Stricte nazwałbym to na tym takim poziomie suchym, zupełnie poza świadomością. Także dalej podobają nam ci się brutalni, zarośnięci, wysocy mężczyźni, i podobają nam się te filigranowe kobiety, o które możemy zadbać i które dzięki szerokim biodra nam spłodzą dzieci. Zastanawiam się jeszcze, czy biologia atrakcyjności, którą ty się tak naprawdę znajmujesz, poza właśnie wskazywaniem w cech takich fenotypowych, zajmujesz się czymś jeszcze? Jak wygląda praca. Biologa, który zajmuje się biologią atrakcyjności. Czy twoja praca jest atrakcyjna? Czy twoja praca jest atrakcyjna, właśnie? Jest bardzo atrakcyjna, na pewno jest bardzo medialna, mam takie poczucie przynajmniej. Czyżby pijesz tutaj do jednego z programów telewizyjnych? <noise> y nie planowałem, natomiast. <noise> Rzeczywiście takie porównanie mogło wyjść. Zresztą osoba naukowa ze mną związana bierze czynny udział w tym programie. Konkretnie jest to mój promotor. Generalnie tak. Myślę, że biologia atrakcyjności jest atrakcyjna. Praca biologa atrakcyjności jest na pewno pracą interdyscyplinarną, zahaczającą o wiele innych dyscyplin. Będzie zahaczała zarówno elementy takiej typowej antropologii fizycznej, czyli mierzymy pewne cechy na przykład na, na ciele, analizujemy je. Na pewno będzie miała dużo wspólnego z ewolucjonizmem. To jest absolutna podstawa tego, co robimy z psychologią i innymi aspektami tych wszystkich nauk o zachowaniu, jak etologia, ekologia behawioralna itd., itd. Na pewno wymaga szerokiej wiedzy, takiej umiejętności poruszania się w świecie niepewności, bym powiedział, dlatego, że jest to bardzo wysoki poziom organizacji organizacji życia, bo mówimy tutaj o rzeczach, które zmieniają się w czasie, rzeczach, które wyewoluowały tysiące lat temu i dzisiaj musimy odpowiadać na pytania, w jaki sposób to powstało. Mówiąc pokrótce, biologia atrakcyjna. Dotyczy tego, przede wszystkim jakie cechy są atrakcyjne, co przyciąga samca do samicy i samica do samca, w jaki sposób ta gra między jednym i drugim się odbywa. I to jest raczej taka część obserwacyjna, którą zajmuje się biolog atrakcyjności. Czyli sprawdza, co dokładnie się dzieje. Natomiast później przychodzi rzeczywiste pytanie. Czyli dlaczego tak jest, skąd to się wzięło i co na to wpływa. I to jest na dobrą sprawę główna trudność w biologii atrakcyjności, bo jest nauką ewolucyjną, czyli musimy odpowiadać na, rzecz, na pytania z perspektywy ewolucyjnej. I tak jak wspomniałem, te rzeczy powstały tysiące lat temu, i teraz możemy zastanawiać się, co na to wpłynęło. Nie mamy wykopalisk <głos》> dotyczących atrakcyjności, nie jest to takie łatwe, więc możemy jedynie stawiać hipotezy, starać się je weryfikować. Niemniej jednak, w przypadku badań nad człowiekiem, badania eksperymentalne, które byłyby no najbardziej informatywne na temat samej atrakcyjności no są dość utrudnione, nawet te badania obserwacyjne, które, które głównie prowadzimy, też nie są, nie są wcale, nie są wcale łatwe. Poruszyliśmy, jakie kobiety podobają się mężczyznom, jacy mężczyźni podobają się kobietom, ale oczywiście nie jesteśmy w zamkniętych bańkach, tak? Jakby o te najlepsze, że tak powiem, samice musimy przecież rywalizować z innymi samcami, więc oczywiście nie, nie mamy rogów, z którymi moglibyśmy powalczyć niczym jelenie, więc zastanawiam się, jak wygląda taki dobór wewnątrz właśnie płciowy u człowieka? W jaki sposób mężczyźni na przykład rywalizują o samice? Czy jest to ten blichtr taki po prostu męski? Czy są jakieś wskaźniki tego, jaka kobieta będzie się podobała? Jak, w jaki sposób możemy zaimponować kobiecie? Jest to bardzo trudne, bo to, znowu to jest kontekstualne. Jakby w biologii atrakcyjności zajmujemy się raczej um, tymi mechanizmami działającymi na poziomie populacji, schodzenie na poziom pojedynczego osobnika jest bardzo skomplikowane, ale praktycznie niemożliwe do przewidzenia. Niemniej jednak rzeczywiście u ludzi też występuje Dobór wewnątrzpłciowy to jest jeden z rodzajów doboru naturalnego, który zaproponował Karol Darwin, bo on rozdzielił jakby na takie dwie domeny sam dobór płciowy, czyli właśnie to w jaki sposób osobniki dobierają się w parę, na no, dobór wewnątrzpłciowy i dobór międzypłciowy. Dobór międzypłciowy to, to jest to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, czyli to jakie cechy wskazują, w jaki sposób kobiety na przykład wybierają mężczyzn, w jaki sposób mężczyźni wybierają kobiety, przy czym ta szala jest bardziej przechylona na stronę kobiet, to one są płcią bardziej selekcjonującą i mamy na to dość silne dowody i naukowe i powiedzmy takie matematyczne, Natomiast drugim rodzajem, tej, drugą domeną jest dobór wewnątrzpłciowy, czyli wewnątrz płci. Wiele gatunków ssaków ma w swoich grupach społecznych, czy, czy generalnie osobniczych, hierarchię, która jest bardzo istotna. Dobrym przykładem będzie tutaj wataha wilków, gdzie rozmnaża się tylko samiec alfa. Reszta nie ma tej, tej, tej możliwości, dopóki sama nie zostanie alfą. Hierarchia występuje również u innych gatunków. Mamy też system haremowy, który występuje na przykład u jeleni. Tam jest jeden samiec i wiele samic. Niemniej jednak co jakiś czas będą pojawiały się walki między samcami i będą rywalizowały o swoje harem. U ludzi też występuje hierarchia. Ona nie jest tak mocno zarysowana. To nie jest tak, że jakiś szef dużej korporacji ma pierwszeństwo przy wybieraniu posiłku na lunch, chociaż pewnie ma, także może ta analogia nie jest wcale taka bezcelowa. Natomiast My raczej, jeśli mówimy o mężczyznach, bo to jest troszkę prostsze i ten dobór wewnątrzpłciowy jest bardziej zarysowany jednak u mężczyzn, bo tak jak wspomniałem, płcią selekcjonującą jest płeć kobieca, ale to wcale nie znaczy, że między kobietami nie dochodzi do um, pewnych starć na tle, na tle hierarchii czy, czy generalnie pokazania, kto jest lepszy, powiedzmy, która samica jest lepsza, która kobieta jest lepsza. U mężczyzn jest to raczej zarysowane w kontekście tego, ile posiadają zasobów. E, oczywiście będą pokazywali. Swoje cechy takie fizyczne będą starali się je podkreślić odpowiednio, na przykład takimi rzeczami jak ubrania czy, czy ozdoby. Natomiast bardziej będą tutaj w tym kontekście się pojawiały różnego rodzaju emblematy, które mogą świadczyć o dostępności do dużej, dużej ilości zasobów, jak drogie na przykład zegarki, gdzieś tam drogie Wisiorki. Oczywiście tutaj upraszczam, to nie jest jakby reguła. Znowu przypomnę, że to jest wszystko takie dość. Mówione w kontekście całej populacji. Inną rzeczą jest oczywiście y, miejsce w hierarchii, jakby status społeczno-ekonomiczny. Bardziej atrakcyjny powiedzmy będzie średnio prezes dużej korporacji niż powiedzmy ktoś, kto jest bezrobotny. Y, zdecydowanie tutaj. Nawet czujemy tak intuicyjnie, niezależnie od naszej płci, że tutaj jedna z tych dwóch osób będzie bardziej, bardziej atrakcyjna, tak średnio. Ciekawe to też wygląda w kontekście kobiet a propos podkreślania tych cech, no bo one rzeczywiście podkreślają te cechy, które są atrakcyjne i które wskazują na, na te cechy, na przykład, o których mówiliśmy. Wiele kobiet maluje oczy, żeby wyglądały na większe. Jest to cecha bardzo dziecięca, duże oczy, mniejsza główka trochę. W związku z tym podkreślanie, powiększanie tego oka jest jakby. Dążeniem do tego, żeby optycznie przypomnieć troszkę te bardziej dziecięce cechy. Czy malowanie ust, czerwień wargowa też jest, e, też jest dość atrakcyjna, dlatego że, że ona może świadczyć o aktualnym stanie chorobowym na przykład. Wtedy blednie nam ta czerwień wargowa, kiedy, kiedy mamy stan zapalny, jakiś rozległy. U mężczyzn to będą głównie tutaj właśnie zasoby, natomiast kobiety będą się raczej rywalizowały, konkurowały w kontekście podkreślania tych cech fizycznych. To bardzo ciekawe. Ja się zastanawiam teraz, bo czy. Wy, jako biolodzy atrakcyjności, interesujecie się także zagadnieniem homoseksualności. Jak można analizować atrakcyjność wśród tych samych płci? No bo tu nie mamy kierowania się tymi samymi współczynnikami, czyli nie mamy sytuacji, że, no nie wiem, mężczyzna wybiera innego mężczyznę z powodów reprodukcyjnych. Czy, czy biologia atrakcyjności wyjaśnia także to zagadnienie? Tak, są ludzie, którzy zajmują się jakby samym zagadnieniem w ogóle homoseksualności w kontekście badań ewolucyjnych. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, które troszkę systematyzuje nam poglądy, powiedzmy, na ten temat, bo sam homoseksualizm występuje ogromnej liczby gatunków i praktycznie na całym świecie, więc tutaj Mówiąc potocznie, nie ma możliwości, nie ma bata, żeby nie działał na nią dobór naturalny. Jest taka hipoteza, która tłumaczy w ogóle występowanie homoseksualności, i ona mówi o tym, że sama homoseksualność pojawiła się w środowisku, dlatego że osobniki. Homoseksualne zwiększają dostosowanie swoich najbliższych krewnych, czyli mówimy tutaj o ich siostrach szczególnie. Natomiast jeśli chodzi o te rzeczy związane z samą atrakcyjnością u par homoseksualnych, to sam osobiście się tym nie zajmuję, więc nie mam jakiejś specjalistycznej wiedzy na ten temat. Z tego, co się orientuję, to zależy. To nie jest tak na pewno, że na przykład w parze homoseksualnej, załóżmy, mamy. Dwójka mężczyzn, to że obydwoje będą kierowali się tymi samymi, powiedzmy, zasadami. Tylko raczej one będą zróżnicowane, będzie zależało też od typu relacji. Te relacje też są bardzo zróżnicowane i będą mogły przyjmować bardzo różne formy, więc ciężko tutaj wskazywać. Tym bardziej ze względu na, na to, że ciężko czasem dostać, jakby badawczo się do, do, takich, do takich par, które zgodzą się wziąć udział w badaniu. Jakby pytanie zadałem w kontekście takim szerokim, żeby właśnie się zastanowić i pochylić nad tym, czy biologia tak naprawdę, nazwijmy to może źle, ale e, czy biologia rozumie i e, daje możliwość właśnie na, ta, na, na powstawanie par homoseksualnych? E, no jak sam stwierdziłeś, że jest to element tak naprawdę doboru, więc i towarzyszy nam tak naprawdę od, od dawien, dawien dawne i także u innych gatunków zwierząt. Tak, oczywiście, mamy dowody historyczne, mamy dowody od delfinów, od szympansów, Szczególnie od szympansów bonobo. One są genetycznie najbliższe człowiekowi i ich zachowania seksualne są absolutnie fascynujące, dlatego że te szympansy po prostu lubią seks. I to bardzo. Na każdy możliwy sposób, niezależnie od czy z tą samą płcią, czy z drugą płcią. Obserwacje szympansów bonobo, ich, um, ich zwyczajów seksualnych, są też bardzo ciekawe w kontekście właśnie biologii człowieka, bo to są na przykład jedyne szympansy to jest taka ciekawostka może bardziej jedyne, inne zwierzęta może poza człowiekiem, które uprawiają seks w pozycji misjonarskiej. Wszystkie inne uprawiają seks w pozycji tak zwanej na pieska. Natomiast pozycja misjonarska jest wyjątkowa właśnie dla szympansów bonobo. Plus używanie zabawek, różnego rodzaju gadżetów w czynnościach seksualnych. Przy czym w tym akurat nie są odosobnione, bo takie coś robią na przykład słonie. Dobrze, to w takim razie odejdźmy już od tej biologii trochę atrakcyjności i skupmy się jeszcze na innym pojęciu, które, z którym też się identyfikujesz, a mianowicie ekologia behawioralna człowieka. Czym jest ekologia behawioralna człowieka? Ekologia behawioralna człowieka to jest taka dyscyplina biologii, która dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, ekologia to jest, to jest nauka o oddziaływaniach między gatunkami, al, między osobnikami a, albo między osobnikami a środowiskiem, a behawioralna dotyczy zachowań. biologii behawioralnej mamy kilka powiedzmy działów, czyli to w jaki sposób człowiek zachowuje się względem środowiska, czy to środowisko jest wspierające, czy jest raczej ciężkie, mało korzystne, czy jest korzystne, czy ma dużo zasobów yy, takich powiedzmy na przykład pokarmowych, czy, czy nie i zachowaniem człowieka względem tego. Ekologia behawioralna będzie dotyczyła też zachowania człowieka względem siebie i tutaj nie tylko w kontekście atrakcyjności, ale na przykład Względem członków rodziny, tak zwane kin selection Hamiltona, czyli doboru krewniaczego, że rzeczywiście ludzie pomagają sobie z jakiegoś powodu i to też jest bardzo ciekawy, ciekawy aspekt, szczególnie jeśli mówimy o krewnych. Generalnie same takie podłoże altruizmu u ludzi też jest bardzo ciekawe, bo potencjalnie ewolucyjnie nam się to zupełnie nie opłaca, żebyśmy byli altruistyczni, no bo my tracimy na tym. A zgodnie z samolubnymi genami, no to. Nie powinniśmy patrzeć na to, co inni sobie, że inni sobie radzą, tylko patrzeć tylko na nas. Albo na przykład tak zwana hipoteza babci. To jest też dobry przykład tego, czym zajmuje się ekologia behawioralna, bo też zastanawiano się, dlaczego w ogóle u ludzi występuje coś takiego jak starość, czego w innych gatunkach albo jest bardzo zredukowane, albo nie ma wcale, jeśli kończy się reprodukcja, to kończy się życie. Po co ciągnąć to dalej? Ewolucja powinna eliminować takiego rodzaju zjawiska, dlatego że osobniki, które się już nie reprodukują, przekroczyły ten, ten próg wiekowy i jeszcze żyją, to marnują zasoby środowiska, ograniczając tym samym fitness, czyli jakby dostosowanie. Osobników, które, które są ich potomstwem, więc tutaj będzie to dla nich niekorzystne. Nie Natomiast okazuje się, że rzeczywiście może być to korzystne i rzeczywiście osobniki, które już skończyły reprodukcję, mają duży udział w społeczeństwach i zajmują się dziećmi swoich. Dzieci, dlatego mówimy o hipotezie babci, czyli że rzeczywiście zwiększają fitness swojego potomstwa, po prostu się nim zajmując, bo wtedy, powiedzmy, ja zawsze staram się odwoływać do tych takich społeczeństw pierwotnych, bo one są dobrym przykładem tego, do czego człowiek ewoluował. I wtedy rzeczywiście na przykład mama mogła pójść coś zbierać, jak zajmowaliśmy się powiedzmy zbieractwem, tata mógł pójść do lasu polować jakiegoś tam jelonka, a babcia mogła zająć się małym, i wtedy zwiększało to rzeczywiście dostosowanie tych, tego potomstwa. I potomstwa potomstwa, czyli wnuków. Inną rzeczą związaną z yy, ekologią behawioralną to są takie bardzo czasem y, płytkie rzeczy, powiedzmy, takie jak jet lag, czyli to, że jesteśmy przystosowani do, do takiego ani innego czasu, wschodu, zachodu słońca, skąd to się bierze i tak dalej, łącznie z tymi cyklami snu, czyli takie połączenie trochę fizjologii, trochę psychologii, trochę ekologii. To jest taka multidyscyplinarna dziedzina, która, która łączy w sobie wiele różnych aspektów. No dobra, to jesteśmy już przy tym, że faktycznie niektóre rzeczy się opłacają nam, ludziom. I ewolucyjnie niektórych rzeczy się pozbywaliśmy, a niektóre z kolei. Um, Rozwijaliśmy i podobnie jak w poprzednim odcinku e, rozmawiali, rozmawialiśmy na temat antropologii. Padł przykład właśnie korzystnej tkanki, e, która mówił o tym, że właśnie ludzie mieliśmy e, możliwość rozwijania swojego mózgu i traciliśmy tym samym na długości naszych jelit. Ty także e, zajmujesz się trochę tym zagadnieniem, interesujesz się, a mianowicie trade-offem. Absolutnie, to jest absolutna podstawa tego, co robimy w ogóle w biologii atrakcyjności. Trade-offy, czyli, trade czyli kompromisy, bardzo ładnie tutaj pasuje to angielskie określenie, dlatego też nawet w takim codziennym rozmawianiu o nauce go stosujemy. To jest taki spadek, powiedzmy, lat 50., 60., kiedy zaczęto w biologii używać takich określeń i takiego języka, które raczej do tej pory były raczej dziedziną ekonomii, czyli mówimy tutaj już o inwestycjach. Mówimy już tu o kosztach, e, mówimy o pewnej puli, którą możemy wykorzystać e, i rzeczywiście możemy, e, wykorzystując tą nomenklaturę, nawet e, równania, niektóre matematyczne, możemy w, zastosować je z powodzeniem w biologii. Generalnie jest takie założenie, że wszyscy mamy pewną pulę, zasobów, pulę energii, którą możemy wykorzystać w ciągu życia. Ona oczywiście może być osobniczo różna, tutaj ciężko, to jest takie troszkę ciężko nam określić, co to jest, natomiast też to jest konstrukt, który nam ułatwia usystematyzowanie pewnych rzeczy. Mamy pulę energii, pulę zasobów, które możemy wykorzystać w ciągu życia. I przeznaczymy jakąś część energii na jakąś na przykład na jakąś cechę fizyczną. E, załóżmy na przykład na rozbudowane barki, tak, Szerokie barki, no to wtedy nie możemy tej energii wykorzystać w jakimś innym miejscu. Ona została już przekazana, dziękuję bardzo, koniec. I problem polega na tym, żeby tak alokować tą energię, tak alokować te zasoby, żeby one były maksymalnie opłacalne. I nie zawsze to, to jest łatwe. Mamy takie paradygmaty fizjologiczne, które na przykład yy, będą. Raczej starały się faworyzować um, na przykład przekazywanie energii na układ odpornościowy, bo wtedy rzeczywiście no mamy sz le le większe szanse na przeżycie. Nie zawsze on ma pierwszeństwo, na przykład w momencie kiedy mamy stres. No to dużo część zasobów, i energii przekazujemy, na przykład do mięśni szkieletowych, żeby uciec, żeby walczyć, no i generalnie dostosować się do tej sytuacji, która się dzieje. A wtedy nie możemy tej energii dać, na przykład na układ odpornościowy. I co za tym idzie, osoby, które na przykład przez wiele lat, wiele miesięcy odczuwają taki stres, powiedzmy. Patologiczny, ten taki zbyt duży, no to dużo energii marnują, dużo zasobów marnują na tę reakcję stresową, nie przekazują tej energii na układ odpornościowy, w związku z tym mają większą tendencję do zapadania na różnego rodzaju choroby. To są te trade-offy właśnie. I trade-offy są tematem absolutnie kluczowym, no bo skoro przekazujemy na pewne cechy energii, no to nie przekażemy ich nigdzie indziej. Więc jeśli na przykład ja rozwinę sobie bardzo. Ekstrawagancki, duży emblemat płciowy, no to tej energii nie mogę przekazać na przykład na ten układ odpornościowy. W związku z tym tylko osobniki, które mają wysoką, powiedzmy, kondycję biologiczną to jest na przykład coś, czym ja się już jakby naukowo zajmuję w kontekście mojego doktoratu jeśli mają tylko osobniki o wysokiej kondycji fizycznej, będą w stanie ponieść ten koszt emblematu, jednocześnie nie cierpiąc z tego powodu w innych aspektach, takich właśnie jak układ odpornościowy czy na przykład antyoksydacja. Czyli tak naprawdę my powinniśmy dążyć do tego, żeby wyrównywać, wyrównywać wszystko możliwie, możliwie na każdej płaszczyźnie, czyli niwelować stres, żeby było go niewiele, bo inaczej będziemy chorować. Powinniśmy dbać o siebie, żeby później właśnie nie tracić energii na coś innego, chociażby walkę z otyłością i tak dalej i tak dalej. Wszystko, co tak naprawdę o czym dzisiaj mówimy, to tak. Taka sztuka wyboru i umiejętność manipulowania tą energią, którą właśnie posiadamy. Tak się zastanawiam jeszcze, bo zajmujesz się także psychologią ewolucyjną. I gdy pomyślałem sobie o psychologii ewolucyjnej, to na studiach na pewno nie było takiego pojęcia, przynajmniej nie na moich biotechnologicznych, tylko pierwsze co pomyślałem, to jak zmieniała się nasza psychika. Wraz z czasem. Tylko pytanie brzmi, czy mówimy tu o kontekście krótkoterminowym, czy raczej długoterminowym? I czy dobrze rozumiem właśnie to pojęcie psychologii ewolucyjnej? Ja, jako biolog ewolucyjny, mam takie, takie głębokie przeświadczenie na temat tego, że wszystko, co się dzieje w naszym, w naszym ciałem, w jakiś sposób jest związane z ewolucją. Tak jak powiedział kiedyś Teodor Dobzański, w biologii nic nie ma sensu, jeśli mówimy o tym w oderwaniu od ewolucji. Albo jest przypadkiem. Sama psychologia ewolucyjna, jak zmieniała się w czasie, na pewno zmieniała się pod wpływem ewolucji. Nasze preferencje, na przykład, seksualne, zmieniały się w czasie i to raczej mówimy o tysiącach lat pod wpływem ewolucji, ale też pod wpływem kontekstu ekologicznego, o którym już wspominaliśmy. Czyli na przykład w zależności od tego, czy mamy środowisko sprzyjające, czy niesprzyjające, troszkę nam się zmienią te preferencje. Jeśli my mamy w Europie teraz takie przyświadczenie, że atrakcyjne powiedzmy u kobiet, atrakcyjna u kobiet jest szczupła sylwetka. Nie w każdym kontekście ewolucyjnym, tak kontekście ekologicznym tak będzie, z racji tego, że na przykład w środowiskach Niekorzystny w środowiskach, powiedzmy, troszkę gorszych niż, powiedzmy, Europa, to ta ilość tkanki tłuszczowej większa też będzie atrakcyjna. Nawet będzie bardziej atrakcyjna. No bo to świadczy o tym, po pierwsze, o dobrym odżywieniu, a po drugie o, o tym, że, że nie brakuje tych zasobów dla tej osoby. Więc mimo tego, że środowisko jest niesprzyjające, no to tutaj wszystko z tym gra, więc musi być, musi być jakiś temu powód. Mówiąc w skrócie, psychologia ewolucyjna jest dyscypliną psychologii, która ma za zadanie wyjaśniać to, co się dzieje w ludzkiej psychice, ludzkie zachowania w oparciu o teorię ewolucji. Czyli stara się znaleźć adaptatywne znaczenie pewnych zachowań, pewnych. Działań człowieka i wyjaśnić je, dlaczego mogły tak, a inaczej powstać. Oczywiście bardzo często to będzie hipotetyzowanie, no ale do tego w biologii ewolucyjnej nie uciekniemy nigdzie. E, niemniej jednak jest to bardzo nowe podejście, jakby nie patrzeć, bardzo mocno rozwijane i pozwalające nam bardzo często znaleźć pewien klucz, pewne wyjaśnienia, pewne usystematyzowanie tej wiedzy, którą mamy już w psychologii. Ale nie mieliśmy jakby takiego jednego fundamentu, na którym mogliśmy to położyć. Takim no, dobrym przykładem będzie na przykład depresja. Czyli mamy pewne zjawisko bardzo zróżnicowane, szeroko rozpowszechnione, i w kontekście psychologii może być rozpatrywane na, takiej czystej psychologii, rozpatrywane na wiele sposobów. Natomiast psychologia ewolucyjna stara się określić, dlaczego, ono w, ogóle, dlaczego w ogóle coś takiego występuje, co na to mogło wpłynąć. I. Raczej traktujemy samą depresję nie jako patologię, tylko jako pewien mechanizm, bardzo często dedykowany ewolucyjnie, czyli na przykład mamy um, to zjawisko, kiedy mamy środowisko jakieś przeszkody w środowisku, to nie jesteśmy w stanie przeskoczyć innymi e, mechanizmami adaptacyjnymi. E, no to co w takim układzie może zrobić organizm? No może przeczekać krytyczny okres i wyłączyć się na jakiś czas. No i to jest moment, w którym na przykład, nie wiem, czy kojarzycie, mamy handrę przez jakiś czas, mamy za dużo rzeczy na głowie i nagle jesteśmy, powiedzmy, tacy smutni i siedzimy w domu, jemy tam chipsy i, i oglądamy serial, powiedzmy. Yy, I to jest spoko, to jest adaptatywne i tego nasz organizm potrzebuje przez pewien krótki okres czasu. Natomiast jeśli on się przeciąga, no ten mechanizm zaczął się rozregulowywać i zaczął przekształcać się w coś, co rzeczywiście nie sprzyja naszej Adaptywności i może być dla nas niebezpieczne. To jest już wtedy maladaptacja, czyli mamy pewien mechanizm, który wypchnął się po prostu spod kontroli. I w ten sposób możemy rozpatrywać wiele różnych rzeczy znajdujących się w psychologii, oczywiście nie wszystkie, też w naukach społecznych, czy tak jak tutaj, też depresja może być tym przykładem w medycynie. To jest w sumie fascynujące dla mnie i to, co widać jakby w tej rozmowie, że mimo już mamy XXI wiek. Od iluś lat latamy w kosmos, budujemy niesamowite komputery, to takie rzeczy jak seksualność, jak to, w jaki sposób ktoś może być dla nas atrakcyjny, wciąż jest bardzo podprogowe, podświadome, że de facto dalej gdzieś tam siedzimy w tej naszej, jakby to nazwać, takiej zwierzęcej części naszego umysłu, że mimo wszystko dalej patrzymy na te kluczowe z perspektywy ewolucyjnej, właśnie zasoby. Masz zasoby. Jakkolwiek je nazwiemy, tak, czy to są zasoby na zasadzie dobrych bioder, czy zasoby na zasadzie dobrego samochodu, ale że te, za te zasoby są dla nas na tyle kluczowe, że wciąż gdzieś tam podświadomie w XXI wieku nasz umysł dalej e, w tym siedzi. Tak, to jest niesamowite, bo my często myślimy jako ludzie, e, oczywiście tak troszkę z zadartym nosem że my już ewolucji nie podlegamy, że mamy te zwierzęta, ale my jesteśmy troszkę, mamy inteligencję, więc my się wymknęliśmy temu, tej ewolucji. To jest nieprawda. To wszystko w nas siedzi tylko w bardziej lub mniej zawalowany sposób. Ale tak jak to pokazują badania, to raczej mniej niż bardziej. Po prostu lubimy sobie tak troszkę snobistycznie o nas pomyśleć. Na przykład z tą biologią atrakcyjności jest często tak. Jak rozmawiałem z wieloma ludźmi, powiedzmy nie związanymi z nauką albo związanymi, tylko może w innych aspektach, to często słyszałem, że raczej jeśli spotkasz kogoś, to będziesz wiedział, że jesteś zakochany na całe życie i to będzie miłość, że piękno leży wokół patrzącego, że to jest raczej kontekst społeczny, tego co nam się podoba, co nie. Mówimy, że nie, nie, nie patrzymy na wygląd, tylko na wnętrze. No, okazuje się, że ta, te maksymy nie zawsze się sprawdzają, że na przykład było takie dość duże badanie Langloisa w 2000, 2000 roku, które potwierdzało, że osoby, które są atrakcyjniejsze, e, mają lepszą pracę, więcej zarabiają, mają wyższą pozycję społeczną, lepiej się czują i osiągają lepsze cele życiowe. I e, rzeczywiście. Możemy to obserwować, jak spojrzymy na przykład na, na, na osoby publiczne, że rzeczywiście no, nie są to osoby, powiedzmy, nieatrakcyjne. Że rzeczywiście możemy powiedzieć o nich jako, jako o osobach atrakcyjnych. E, oczywiście nie wszystkich, no, bo to też pada zmienność, e, natomiast, e, natomiast jest taka tendencja. A z to, że atrakcyjność jest pewną prawdą uniwersalną, oczywiście gdzieś tam w rozpadzie Gaussa, no, świadczą badania przeprowadzone praktycznie od lat 60. Tak, jak bardzo ważna jest ta dla nas, ta atrakcyjność fizyczna. W 1966 roku było takie bardzo ważne badanie, gdzie badacze przeprowadzili serię szybkich randek i sprawdzali, jaka, jaki element drugiej osoby będzie najbardziej atrakcyjny dla osoby, z którą mamy randkę. I okazuje się w tych badaniach, że kluczowa. Jest właśnie atrakcyjność fizyczna, pomijając inteligencję, pomijając osobowość, e, pomijając powiedzmy ten e, blichtr, <grydy>, który wspomniał Czarek wcześniej, że rzeczywiście kluczowa będzie ta, ta atrakcyjność. I mało tego, późniejsze badanie na dzieciach w różnych kulturach na całym świecie pokazały, że te wzorce atrakcyjności twarzy na przykład są uniwersalne. Są uniwersalne i rzeczywiście nawet dla dzieci, powiedzmy gdzieś tam z Nikaragui, te same twarze będą atrakcyjne, co dla dzieci z Chin. To fascynujące. Jest tyle milionów ludzi na Ziemi, miliardów ludzi na Ziemi, a my wciąż będziemy. Zabijać się o te najbardziej okazałe osobniki. Jakie to są osobniki, i które są najbardziej okazałe, to wiecie już dziś z dzisiejszego odcinka. Ja Tobie, Michale, serdecznie dziękuję za rozmowę. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki, chłopaki. Do zobaczenia. A za tydzień porozmawiamy o seksualności, ale bardziej w kontekście już psychologicznym. Porozmawiamy sobie. Kiedy się rozwija nasza seksualność, co wywołuje nasz popęd? Już troszkę wiemy tutaj z perspektywy fizycznej, ale porozmawiamy też z perspektywy psychologicznej. A więc do usłyszenia za tydzień w ostatnim odcinku tego sezonu. Trzymajcie się.